Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, miło pozdrawiam w Polsce, no i na całym świecie. Proszę Państwa, a to będziemy herbatki mrożone przetestować, które są po prostu rozlane do kubeczków i także to spróbować, jak to wygląda, jak to będzie smakować, proszę Państwa. I to stoją także wszystko przygotowane, takie Państwo widzicie. O, i tak jak wiadomo, co w kubeczkach jest polane. Wszystko elegancko. O. O, i tu wszystko, tak jak Państwo widzą, tak wszystko jest elegancko, wszystko przygotowane, także ten, można to wszystko elegancko spróbować, jak to smakuje, jaki to ma smak, że to wszystko po prostu, tak jak to widać, stoi na stole, przygotowane. O, jeszcze koniec? Jeszcze? Jeszcze? No i teraz testować. Aha, po każdym jednym, tak? Tak, każdy po jednym, musisz Pan przeczytać, jaka to jest herbata, co jak i dzięki. Później dać wyrok od 1 do 10. Aha, to jest pierwsza, to mamy tam tak zwaną, to będzie pierwsza chyba ta, będzie, mi się zdaje chyba, to te co jest, chyba tak? No. Tak, chyba będzie pierwsza. One są w kolei ustawione. Tak. Aha, to będzie pierwsza, tak, i to można spróbować, tak? Tak, i Janek też, no, to Pan daj też, przeczytaj Pan, jaka to jest herbata, to jest co i jak. Herbatka Fuze TA, tak zwana herbatka mrożona. To jest ta pierwsza i teraz to jest to samo, proszę Państwa, też to jest to samo, to co tutaj, o, jest i to, o, to jest to, także to można elegancko, ten. No i także proszę Państwa, też dzień dobry wieczór. A, spróbować można, można, tak? O, zobaczyć, ma. No i także. Ale primo, super, elegancko, proszę Państwa, herbatka super, także wspaniała. Na smak i właściwości koloru i identycznie do wszystkiego można się nadaje. Także to polecam Państwu takie coś spróbować i się mówi, żeby to kupić takie coś i po prostu, żeby każdy spróbował, jak to smakuje, bo to jest dosyć ciekawa rzecz i dosyć smakowita. I także Państwu polecam wszystko, to co widać i niech Państwo spróbują sobie to spróbować, jak to wszystko smakuje to. Od 1 do 10? Tak, od 1 do 10, a Państwo nie będziecie żałowali na pewno tego wszystkiego, co tu stoi i to wszystko, co elegancko przygotowane i nalane w kubeczkach. I także Państwu polecam, spróbujcie Państwo tego wszystkiego, a na pewno nie pożałujecie nigdy tego w życiu. I także to będzie wszystko na zdrowie Państwu wszystko wpływać i na pocieszenie i dobry humor wszystkim Państwu życzę, abyście Państwo to spróbowali i mieli nadzieję i uśmiech na twarzy. Ale Panie Wieśku, od 1 do 10, ta konkretna? Tak. Ile? Jak Pan ocenia? Tą. O to ta była. To jest, to, takie Państwu powiem, ta herbatka jest super i to jest bardzo dobra, smak, kolorystyka i polecam Państwu, jest bardzo smaczna, na mnie odpowiada, ale nie wiem Państwu, ale widzę, że Państwu też będzie odpowiadać i to jest bardzo smakowity smak, także polecam to, herbatkę, co tu stoi przede mną na stole i Państwu polecam to spróbować i niech Państwo sobie zażyczą, spróbuję i Państwo ocenią to same, jak to smakuje, jak to komuś po prostu da po prostu gust, ale na mnie to odpowiada, bo jest dosyć smakowita i dosyć taka, że można sobie wypić, spokojnie sobie smaku zrobić. Pan prezes? Cześć, dzień dobry wieczór, jak to się mówi, bo już jest po godzinie 15, tu już się do wieczoru należy do tego i także to herbatkę będę próbował, bo mrożona jest the best. No bo nie każdy ma w miarę, że herbatkę pije z wodą gotowaną do tego, ale jak nie, to bludówce mrozi. Ale to nie za bardzo, żeby herbatkę robić sobie taką zwykłą i do tego. Najlepiej właśnie no, kupić sobie taką mrożoną ze sklepu i to ten, i, no, że trochę kosztuje, to kosztuje, ale zawsze każdego jest marzenia tego są, żeby spróbować coś dobrego. I także teraz spróbuję i ocenię, jak to się mówi, propozycję. A, the besta, to jest lepsze niż piwo. Bo piwo przeciętnie do tego, no a teraz sobie panowie, Państwo będziecie widzieć, że jakie napoje są dobre do kupywania, to takie trzeba kupywać. No, nie patrzeć na to, jak na kraj tutaj, że Polska biednie żyje. No ale już chyba lepsze to niż kupić
piwo czy nie bądź coś innego. O. Dobra, takie stare. Teraz tak. Teraz tak. O, dobra. To pan może usiąść obok Janka, bo ja wtedy nie mogę was obu objąć. A tak, a tak będzie dobrze, tak? Tak, 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 tak. I to jest tak. I teraz tak. Lipton. Dzień dobry państwu, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz w Polsce, no i na cały świat. Proszę państwa, to państwo co widzicie, to jest tak zwana herbatka Lipton, która w tej chwili jest wlana. I także proszę państwa, to sobie spróbuję i państwu ocenię, jaki to smak ma i jak to właściwości ma waloryczne dla człowieka to. Także państwu proszę, niech państwo zobaczą. I smakuje do kolacji. No Janek też próbuj. Super, proszę państwu, elegancko i polecam państwu to. I elegancki napój, tak zwany może być napój chłodzący, tak zwany i po prostu, się mówiąc, tak zwany przy dobrej kolacji, a nawet przy dobrym obiedzie elegancko zapić można, proszę państwa. I to, co państwo widzicie w tej butelce, to elegancka rzecz. I polecam państwu takie coś kupić i spróbować. A ocenicie państwo sami, jak to wygląda, jak to smakuje. A wiem, że to jest bardzo dobre na wszystkich i to jest bardzo odżywcze. Także państwu polecam, żebyście państwo naprawdę poczuli smak, się mówi w gębie, a w górze, jak to się mówi, słońce, pogoda ładna, że na każdą okazję się nadaje takie coś próbować. I w porównaniu do poprzedniej? W porównaniu do poprzedniej jest troszeczkę bardzo lepszy i troszkę udoskonalony tak zwany wersją produkcji, bo napój każdy jest inaczej produkowany i każdy napój jest inaczej, ma smaki swoje właściwości. Ale państwo ocenicie sami, każdy napój ocenicie, zobaczycie jak to wygląda, jak smakuje, a polecam to, spróbujcie, a ocenicie sami i to będzie na pewno bardzo dobrze. Także polecam państwu wszystkim, którzy to oglądają. I czyli którzy, ta jest na pierwszym miejscu, tak? Tak, którzy oglądają i którzy ja odstawiam ją słyszą, tutaj, także na polecam pierwszym to. Miejscu. Życzę tak, żebyście spróbowali. No i oczywiście zdrowia, żebyście spróbowali, to ocencie sami. Jak to wygląda, jak to wszystko działa. Po prostu po paru, ci mówię, troszeczkę wypiciu. Ale ocencie państwo sami. Tak, że będziecie państwo oceniać, to sami się przekonacie, jak to bardzo smakuje. No także życzę zdrowia oczywiście po tym wszystkim. No i teraz tak, proszę państwa, teraz mamy, dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkich serdecznie, miło, jeszcze raz pozdrawiam. Mamy następny, herbatkę, czy ten no, proszę państwa. I to jest troszkę różnicy, jest, różnicie. Teraz spróbuję, zobacz, ocenię. To samo ja, o, proszę państwa, tutaj to niebo, ziemia, jak się mówi. A w środku po prostu urok odlotu to jest inne, to jest dwa razy lepszy jak tamto, bo to jest, ma właściwości smakowsze i jest elegancki i także to jest naprawdę bardzo smaczne. Proszę państwa, też będę próbował. Trzeba tutaj. Naprawdę, państwu polecam, trzeba to spróbować i państwo ocenicie, że na każdy napój jest inaczej smakuje. A każdy człowiek inny ma smaki, każdy człowiek ocenia sam właściwości każdego napoju. Ale polecam to jest bardzo smaczne i także kalorycznie na człowieka jest to super napoik. O. Które miejsce? Powiem, drugie miejsce daję. Drugie, czyli? Tak. O tak, o, to będzie drugie miejsce, o tego, o, o. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tak, dobra, to możesz tak. Powolutku postawić, tak, że coś elegancko wszystko pasuje. O. O, i teraz tak. I teraz tak, proszę państwa, witam jeszcze raz serdecznie, wszystkich pozdrawiam, proszę państwa. No, teraz spróbujemy czwartej buteleczki tak zwanego napoju. Ja spróbuję się napić, ocenię państwu. O, proszę państwa. To jeszcze lepsze, ale państwo czynicie sami, jak spróbujecie tego się napić i proszę, oto to, co widać tutaj kalorycznie, każdy smak inne właściwości ma, każda inaczej jest produkowany, inne są substancje zapachowe, odżywcze w środku, które produkują zakłady jest dawana. Na to, żeby każdemu człowiekowi odpowiadało, a każdy napój inaczej wpływa na człowieka zdrowie, no i kalorycznie wpływa na zdrowie, bo każdy napój ma sobie jakieś tam strefy kaloryczne człowiekowi, którzy to napisane jest na butelce.
tam po prostu, jak ileś tam kalorii. Ale powiem Państwu, że polecam, to jest bardzo smaczny napój. I także to, co widzę i tutaj mam, to życzę Państwu zdrowia oczywiście i proszę spróbować i polecam to. I także oceniam, ten napój jest bardzo smaczny i dobry. Także będzie to czwarte miejsce, o tak, potem. I bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. O. Czyli Lipton najlepszy. Tak. A dla pana prezesa? Tak samo. Dla mnie wszystkie napoje są the best, jak to się mówi, jak widać, po kolei. Bo jak się chce się, już teraz idzie lato, to uważam, że będzie się chciało pić. Także, no, zawsze każdy napój jest dobry, nie powiem, że nie. Lepiej pić styk napoi, dajmy na to, jak teraz tu wyróżnione są cztery, tutaj go, niż dajmy na to kupić pół litra wody. Czy półtora litra, nie? Pół litra. To ten, niż wody kupić i tego, bo po wodzie się chce jeszcze gorzej pić. A po tych słodkich napojach to już się tak nie chce. A jeżeli tym bardziej są schłodzone, to tego to całkiem inaczej smakują. Bo jeżeli są ciepłe, to nie za bardzo. I także polecam te wszystkie cztery napoje dalej, jak to się mówi do tego. No, i także w każdej chwili to, jak tutaj widać, po kolei każde napoje do tego, to ten, a tym bardziej najlepiej Lipton mi pasuje. Bo to jest taki półkwaskowaty napój, także da rady jego wypić się i on uspokaja przynajmniej zgagę. Bo jak teraz już idzie lato, a już jak słyszałem dokładnie w radiu, to tego, to że ma być ponad 20 stopni ciepła. Także no,